Cześć, z tej strony Maciej Stroczeński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z No, dzisiejszy tytuł bardzo przewrotny, czyli sędzia bije zawodnika. A więc, tak, mamy sędziów takich bardzo skrupulatnych sędziów, którzy są takimi tytanami pracy no i są oddani bezwzględnie swojemu takiemu powołaniu ale przez ten mój okres szachowej kariery zdarzyło mi się obserwować wielu sędziów, którzy po prostu przeginali i naginali przepisy i robili po prostu swoją pracę no, bardzo źle. No chociażby podam przykład sędziego, który sędziował turniej, a w tym turnieju brał udział jego zawodnik, tak to można określić, no, i ten, ten sędzia tak stanął nad, nad, nad partią tego zawodnika, no i tak kiwał głową. No, oczywiście to był jakiś taki poziom początkujący, no i po prostu nie potrafił wytrzymać, tak. I jeżeli on zrobił jakiś słabe równo, to on tam od razu głośno komentował: gdzie ty grasz, co ty grasz, przecież tak nie wolno i coś tam. No, bardzo, bardzo ingerował w tą partię. Zdarzył mi się też taki przypadek, że prowadziłem taką grupę szachową. No i tam uczyłem ich tych podstawowych zasad, że dotknięta idzie, postawiona stoi, dwa nieprawidłowe posunięcia, no zresztą opisywałem to w, w ostatnim nagraniu, jak to, jak to należy interpretować. No i ta grupka pojechała na turniej szachowy, no i tam był raczej sędzia takiej starej daty, no i oni się po prostu, jak jeżeli przeciwnik popełnił jakiś faul, czy tam nieprawidłowe posunięcie, no to nie ręka do góry, tak. On tam na początku bag bagatelizował tą sprawę, no ale po coś wy się zgłaszacie, tak, no przecież na tym turnieju na przykład nie będzie obowiązywać, gdy, że drugie nieprawidłowe posunięcie przegrywa. No to ja musiałem wkroczyć, zainterweniować, no powiedziałem, jak to, no przecież tutaj chyba turniej jest sędziowany według przepisów Polskiego Związku Szachowego, no to on faktycznie, no, musiał się ze mną zgodzić, w ogóle spytał mnie, a, a pan kim to jest, a pan jaką ma klasę sędziowską, no to ja odparłem klasę państwową, no to, także troszeczkę się zdziwił, on odpowiedział, że ma, a zresztą nie będę mówił, nie będę zdradzał tutaj o kogo, o kogo, o kogo chodziło. No, na stronie www.szachmistrz.pl opisywałem również przykład sędziego, który za to, że zawodnik wyszedł bez wykonania ruchu do toalety, zabrał, zabrał mojemu zawodnikowi 50 minut, no to też dosyć znana akcja w Polsce. Także też pisałem protest, ym, y, y, i no w jakiś sposób tam y, no, no było to zachowanie, y, które przekraczało. Y, według y, według y, kolegium sędziów przekraczało, że y, sędzia zachował się dobrze, ale tam y, no mógł móg zrobić to, jakby to powiedzieć, mniej restrykcyjnie. Y, także no, takie przypadki znałem, ale byłem również świadkiem jednego takiego bardzo drastycznego przykładu. E, przypadku, w którym e, no, odbywał się turniej juniorów, no i tam jeden z zawodników zaczął się z sędzią kłócić, że coś mu się tam nie podobało i tak dalej. No nie potrafił się dogadać z tym sędzią, no i ten sędzia po prostu podszedł do niego e, i go walnął, tak? Wziął rękę i go po prostu uderzył w twarz, tak? No nie będę mówił, w jakim to było mieście i w, kto to zrobił, no to nie o to tutaj chodzi. W każdym razie, no była, była niesamowita afera, od razu ten zawodnik zadzwonił do rodziców, yy, przyjechała policja, jakoś tam było jakieś badanie yy, alkomatem, także no, no bardzo niecodzienna sytuacja, no i faktycznie tutaj ten przypadek podchodzi pod to, że... Sędzia sędzia bije, bije zawodnika, ale tak jak mówię, no, to są jakieś marginalne przypadki, i tutaj absolutnie nie mam do środowiska polskiego, środowiska sędziowskiego, że, że, że no, po prostu zastrzeżeń, tak? no bo 99% przypadków to są po prostu dobrze wykonana praca przez sędziów, którzy którzy znają się na rzecz, jeżdżą później na jakieś międzynarodowe turnie i te turnieje też sędziują, także myślę, że z polskich sędziów możemy spokojnie brać przykład. Do czego nawiązuje jeszcze ten dzisiejszy tytuł Sędzia bije zawodnika? Otóż jakiś czas temu, szukając właśnie przykładów do czwartego kroku do szachowego mistrzostwa, natknąłem się na, na taką partię, w którym grał Andrzej Filipowicz z Zygmuntem Gabrysiem, no, i tutaj trzeba, trzeba oczywiście przypomnieć sylwetkę pana Andrzeja. To jest, to jest osoba, która bardzo często była takim głównym prelegentem, głównym wykładowcą na kursach sędziowskich. Jeżeli w, w ostatnim czasie kończyłeś jakiś kurs, no to duże, duże prawdopodobieństwo, że pan Andrzej właśnie na tym kursie był. Jest to człowiek o bardzo dużej wiedzy szachowej. Sędziował wiele meczów, takich o najwyższej randze, wiele mistrzostw świata, wiele mistrzostw Europy. No, i y, poza tym jest człowiekiem bardzo elokwentnym, także zawsze te wykłady mi się jego podobały. No i tutaj akurat tak się złożyło, że znalazłem jego partię. Bardziej właśnie go znam ze strony sędziowskiej, a nie z tej strony szachowej. I faktycznie pan Andrzej Filipowicz, sędzia klasy międzynarodowej, no, znokautował swojego przeciwnika, ale oczywiście nie było to na sali gry. Tylko było to na szachownicy. Zobaczmy: białe 4, czarne e5, f4, czyli mamy gambit królewski, takie szachy romantyczne. Partia grana w 1960 roku we Wrocławiu, no myślę, że teraz dosyć rzadko spotykany debiut Gambit Królewski, aczkolwiek jest w Radomiu tak zwany Gambit Królewski Radomie i tam zawodnicy mają obowiązek rozpoczynać partię, zarówno no muszą się dostosować, że partia rozpoczyna się ruchami E4, E5 i właśnie F4, Także jest to ciekawy turniej tematyczny, w których po prostu no, zawodnicy wcześniej studiują teorię, e, wchodzą w jakiś konkretny wariant, który im się podoba, ale partia musi się właśnie rozpocząć tym bardzo agresywnym otwarciem. bije na F4 skoczek F3, oczywiście po to, żeby Hetman nie poszedł na H4, żeby nie było tutaj żadnego szacha. I pan Zygmunt zagrał takie mniej popularną kontynuację posunięcie G6 ona ma na celu zagranie gońca na G7. Oraz postawienie skoczka na f6 i później na h5. Jak później zobaczymy, ten skoczek na h5 raczej był antybohaterem tej pozycji, tej partii, niż realnie obronił tego pionka. Zresztą sami zobaczmy. Goniec c4, oczywiście wszystkie figury w gambicie królewskim kumulują się w obrębie czarnego króla. Goniec c4 uderza w ważny punkt f7, no i ten punkt f7 często jest jakimś motywem. Czasami się tam dokłada skoczka e5, czasami skoczka g5, czasami jest jakiś motyw, goniec, goniec bije f7. Goniec g7, także goniec się fianczytuje. Białe za cenę pionka mają mocne centrum i też jest jakaś szansa, że tego pionka odrobią, tak? Często właśnie w partii młodych zawodników jest tak, że ten gambit królewski zeskakuje i białe tylko na chwilę oddają tego pionka, po czym za chwilę tego pionka odrabiają, zostając właśnie z takim mocnym centrum. Także ten gambit królewski dosyć ciekawa kontynuacja. Po skoczku F6 białe nie chciały robić wymiany, czyli wziąć słabego pionka i oddać mocnego pionka, dlatego zagrały posunięcie E5. I po E5, tak jak było, mówi, było mówione, skoczek poszedł na H5, zajął tą taką boczną pozycję. E, białe się rozwijają, skoczek na C3, e, Roszada, no i tutaj myślę, że z jednym z planów mogłoby być nawet to, żeby po prostu iść na różnostronne Roszady, tak? Czyli zagrać jakoś może Hetman D3 albo Hetman E2, goniec D2, zrobić długą Roszadę. No przy czym no, przy takiej osłonie pionowej i tylko zaangażowaniu dwóch pionków białych ciężko by było tu się chyba jednak dostać do tego czarnego króla. E, dlatego w gambicie królewskim nie boimy się poświęcać figur, nie boimy się poświęcać kolejnych pionków. Tutaj właśnie taki przykład. Biały odpowiedziały G4, skoczek nie ma dokąd pójść, dlatego trzeba bić w przelocie. Nastąpiło zbicie. Nie śpieszy się teraz białym z odbiciem tego pionka, i grają takie wtrącone posunięcie goniec G5. Zauważmy, że nie ma posunięcia F6, bo jest po prostu szach. Także Hetman stanie na bardzo niewygodnej pozycji. E, tu zostało jeszcze wtrącone posunięcie G2. Wieża się przesuwa na G1 i później też się okaże, że ta wieża z, na linii z królem no była raczej m, korzyścią, ale dla białego koloru. Hetman idzie na E8 i tutaj pojawia się kłopot. Nie za bardzo jest jak bronić pionka C7. Widzimy to na przykład w, w takim wariancie, że jak skoczek pójdzie na D5, Hetman nie może mu pomóc. No, standardowo w tego typu pozycjach no, jak gdzieś jest goniec, ale no, nie jest w stanie się jakoś tam przerzucić na pole B6 czy na pole A5. A to z kolei standardowe posunięcie skoczek A6 teraz nie działa, bo jest goniec, bije A6, B bije A6 i skoczek C7 z widełkami. Także no, jest problem z tym pionkiem. Mimo wszystko czarne dobrze odpowiedziały. Zagrały posunięcie D6. Gdyby białe poszły na, tą, na to wzięcie tego, tego pionka, to wcale dobrze nie stałem, bo jest posunięcie Hetman C6, wzięcie wieży, wzięcie gońca. I po Hetman E2 nawet można pozwolić sobie na wymianę Hetmanów. I po zbiciu pionków, no myślę, że czarne mają dosyć dużą rekompensatę w, w tej pozycji. Jest też jakaś tam szansa, że nawet mogą zdobyć tego skoczka, skoczka A8. Także po posunięciu D6, Andrzej Filipowicz odpowiedział: Hetman E2. Nastąpiło związanie goniec G4, i białe z, uciekają z tego związania, robiąc Hetmanem na G2, i same stwarzają groźby po prostu zbicia gońca. No, czarne. Hmm. Dosyć tutaj harmonijnie się rozwijały, w sensie takim, że może, 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 może harmonijnie to ze słowo eee, czarne, dosyć tak mm, skrupulatnie się rozwijały, ale te figury raczej są źle usytuowane. Także koniec H5, no zła pozycja dla tego skoczka, nie ma możliwości pójścia na F6 i na F4. Hetman też będzie blokował widoczność wież goniec też raczej przyblokowany, także no cały czas mają tego pionka więcej, ale tu już jeżeli białe zdą, zdążą zrobić rozszadę, no to, to raczej rozpęta się tutaj piekło w obozie czarnego króla. Tutaj czarne odpowiedziały, debije na E5 i pozwoliły białym zrobić fantastyczną kombinację, Trzeba było zagrać jednak skoczek D7 i po Roszadzie C6, skoczek C7, tu jest takie bardzo mocne posunięcie koń e5. Jeżeli biały weźmie Hetmana, to czarny też weźmie Hetmana, a jeżeli nastąpi zbicie, pion, zbicie na, na E5, to Hetman się uaktywnia Hetman, hetman na E5. I, I jest na pewno jakaś rekompensata ze strony czarnego koloru. Pionków jest dużo aż 7, kontra 4. No i tutaj też jest groźba zbicia na B2. Po Hetman bije F3, nastąpiło D, E5. No i teraz fantastyczny, można powiedzieć, taki nokautujący cios przyszłego sędziego Andrzeja Filipowicza. No nie do końca widać tutaj, że ta kombinacja zakończy się tak efektownie. Ale pierwszy cios jest taki. Hetman bije H5, poświęcamy Hetmana za skoczka. GB H5. Tutaj też oczywiście można było wtrącać EB na D4, ale król by sobie po prostu odchodził na jakąś bezpieczną strefę. Myślę, że na D2 i z wprowadzeniem wieży. Nastąpiło odbicie. I teraz też można było się na przykład pokusić o to, żeby zagrać posunięcie skoczek F6. Ale po skoczek F6 my nie bijemy tego, bo po skoczek F6 nie zbije, F6 gonie zbije, F6 jest mat. E, zresztą zobaczmy. Tak, 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 mamy, ma, mamy sytuację matową. E, ale po prostu po posunięciu skoczek F6 myślę, że król by sobie odszedł. E, no i oczywiście białe mogą odbić w tej pozycji Hetmana. Ale no nie jest powiedziane, że ta pozycja już jest tak dobra do atakowania, jak, jak była, była wcześniej. Tu jeszcze jest jakieś odbicie pionka. Wieża F8 z powrotem. Także e, mocniejszym ruchem zdecydowanie okazuje się po, po otwarciu linii. Także widzimy tutaj te, te takie małe niuanse. Tak? Skoczek stanął na H5, H5, no i Hetman wykonał na nim motyw. Czarne wtrąciły posunięcie G2. Gdyby tego nie zrobiły, no to wieżenie nie byłoby na G1. Tak, i teraz widzimy ten układ. Wieża G1. Król na G8 i teraz tylko e, trzeba jeszcze odpowiednio umiejętnie ustawić gońca. E, jest goniec na F6, no nic nie można teraz w tej sytuacji zrobić e, z tym czarnym gońcem, nie można dostawić obrońca, e, czarne odpowiedziały skoczek na D7. Goniec zbił na G7, także też, też widzimy po raz kolejny, że jest groźba mata, tak? Po prostu w kolejnym ruchu, gdyby czarne zrobiły źle, to mogą po prostu białe zagrać posunięcie. Goniec F6, takie wsteczne i znowu jest mat od wieży na G1. Czarne odpowiedziały H6, żeby zrobić sobie tutaj miejsce dla króla, ale z kolei jest taka kontynuacja. Skoczek F6, szach, no trzeba to zbić, tak? Bo inaczej... No, król nie ma dokąd pójść, goniec bije na f6, i król wchodzi w tą tutaj taką wolną strefę, czyli król idzie na h7. No ale co możemy teraz zrobić? Teraz powstaje taki bardzo fajny motyw. Po prostu wieża idzie na g7, spycha króla do narożnika, i kiedy król pójdzie na h8, to my możemy taki, taki trochę motyw młynka tutaj zastosować, czyli wieża bije f7, atak z odsłony jest szach, król musi wrócić i po posunięciu wieża na E7, tutaj, grający czarnymi, Zygmunt Gabryś złożył broń. Także, no co ciekawe, białe nie zrobiły w tej partii roszady, tak by to powiedzieć. Grały z takim niepełnym materiałem w ataku. Widzimy wieżę A1, która po prostu nie atakuje. Czarne złożyły broń. A co mogło tutaj w tej, w tej sytuacji jeszcze nastąpić? No, król nie ma dokąd pójść, trzeba się jakoś zasłonić. Powiedzmy, że zasłania się wieża. Białe biorą na E8, czarne biorą na E8 i tutaj ważne posunięcie, goniec, goniec bije na E5, żeby trochę tych pionków czarnych jeszcze pozbijać. Zresztą jak jest związanie, to pamiętajcie, związanie nie ucieka. Czarne muszą same spowodować, żeby tego związania nie było. Na przykład po królu F8 można wtedy dopiero sobie na spokojnie zbić tą wieżę na F7. Gdyby czarne odpowiedziały C5, no to oczywiście nie bijemy tego, no bo stracimy wieżę i po prostu ta pozycja może stać się przegrana. Po posunięciu C5 najlepiej zejść z tego związania. Nie ma tutaj żadnego szacha od, od wieży na F2, pamiętamy, cały czas jest związanie. I po CB na D4 możemy wtrącić szacha na G1, król idzie na F8, żeby bronić tą sytuację. No i po końcu D6 przechodzimy w inny rodzaj związania, Gdyby nastąpiło na przykład posunięcie wieża na E7, no to kończymy poprzez wieża G8. Jeżeli na przykład po gońcu na D6 zagra wieża na E7, no to jeszcze raz stosujemy tą samą zasadę, że związanie nie ucieka, także najpierw bierzemy gońca na F7 i po królu na F7 zostawiamy przeciwnikowi samego gołego króla. Także no, bardzo błyskotliwa partia przyszłego sędziego klasy międzynarodowej pana Andrzeja Filipowicza. Ogromne gratulacje, także jak widać, pan Andrzej nie tylko wykazywał się, wykazuje się wiedzą szachową, wiedzą sędziowską, ale i też no, grał świetnie w szachy. Teraz chyba zostają sędzią tak, tak, takim, którzy na przykład tylko zadeklarowali się, że będą sędziować turnieje. Bodajże co roku jest organizowana konferencja sędziowska i przy tej konferencji są organizowane Mistrzostwa Polski w sędziów szachowych. Także, no też, też, też zachęcam, jeżeli ktoś z Was sędziuje turnieje szachowe, no to, to w takim turnieju może bra, brać udział. No i też też taka wzmianka, co zrobić, żeby zostać sędzią szachowym? No, trzeba, trzeba mieć odpowiednią kategorię szachową. Dobre pytanie: wydaje mi się, że trzeba mieć minimum dwójkę, drugą kategorię szachową. Można zdobywać już klasy młodzieżowe. Te klasy młodzieżowe można zdobywać od lat 16. Później jest klasa trzecia, klasa, trzecia klasa sędziowska, druga klasa sędziowska, pierwsza klasa sędziowska, klasa państwowa. Ja mam właśnie taką klasę: arbiter, arbiter FIDE i arbiter klasy międzynarodowej i A, tak zwane. Także no, sędziowanie to też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, na pewno czas przy szachownicy mija szybciej, jeżeli się gra niż, niż sędziuje, ale jeżeli z kolei się sędziuje turnieje klasy, takie dziecięce, szkolne, no to naprawdę można się umęczyć, można um, doświadczyć wielu ciekawych sytuacji i ze strony rodziców, i ze strony zawodników, także, także mimo wszystko polecam, polecam sędziowanie, nie bójcie się sędziów, sędziowie nie nokautują przynajmniej przy, przy, przy szachownicy mogę oczywiście, tak, podczas partii, ale gdzieś tam poza szachownicą, no to mówię, no przez 20 lat raz się zdarzyło, że widziałem taką właśnie sytuację, że ktoś tam kogoś uderzył, no ale to, to, to jest naprawdę marginalny, marginalny przypadek. Także polscy sędziowie, tak jak wspominałem wcześniej, no jeżdżą na, na różnego rodzaju olimpiady szachowe, sędziują mecze, jakieś, sędziują jakieś takie turnieje o, o Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, zresztą w, w samych Katowicach w tym roku, jeżeli tam tutaj wirus nie przeszkodzi, no to w grudniu planowane są Mistrzostwa. Europy w szachach szybkich i błyskawicznych serdecznie polecam ten turniej. Też jest, na, na kanale jest wywiad z Łukaszem Turlejem, który opowiada, jak się jak, jak organizacyjnie przygotowywał się do tego turnieju w, bodajże w 2017 roku. Także, jeżeli chcesz zostać sędzią szachowym, poczytaj troszeczkę więcej na ten temat. Są na stronie Polskiego Związku Szachowego regulacje, co, co trzeba zrobić. No i przede wszystkim, żeby wchodzić w kolejne stopnie w tajemniczenia, trzeba zdobywać kolejne, trzeba po prostu odbywać takie kursy. tak, Na początku są to takie kursy okręgowe, trzeba wysłuchać. Poparte jest to czasami jakimś takim drobnym egzaminem, w zależności od tego, kto, kto przeprowadza ten kurs, ale już na te wyższe klasy sędziowskie, czyli na pierwszą i na państwową, no to już taki jest oficjalny egzamin. Do, do tego przedtem jest parę dni, jest wykładów, tak? Spotykają się przyszli sędziowie na kilka dni i po prostu omawiane są różnego rodzaju przypadki, które, które występują na turniejach szachowych. Także dzięki za wysłuchanie dzisiejszej audycji, jeżeli się podobało, to udostępnij, zostaw komentarz, subskrybuj, jeżeli tego nie zrobiłeś i życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.